Hej, z tej strony Q, a to jest Dark Souls 2 Scholar of the First Sin i ciśniemy teraz. Wydaje mi się, że już naprawiłem, jednak tak okazało się, tak jak mówiłem wcześniej, że nie porobiłem zadania z Pate'em tam w tej wieży truciznowej, ale teraz już tam ogarnąłem. Miałem tylko przejść przez drzwi, których się nie da otworzyć od przodu i w sumie tyle, no. Aha, zabiłem go. Myślałem, że on sobie jakieś uniki napierdziela. Dobra. I tam chyba powinien być ten Pate z tym ziomkiem. Siemo, siemo, siemo. Zabite. Czy są... Patrzcie, ktoś tam walczy. Patrzcie, tutaj tak strasznie widać ten cień. O, jacie, ktoś tam walczy. Jep, ktoś kogoś zripostował. Da, zabijemy Pate'a. Oczywiście. Pate jest głupszy. Au! Pięknie. Siema, Krayton. Włóczniam Pate'a, cierniowy pierścień. Cierniowy pierścień jest bardzo fajny. Czasem mi pomagał kiedyś w PvP, jak się bawiłem w PvP jeszcze. Już wam pokazuję, na czym on polega. W sumie mam dwa tutaj, bo dostałem wcześniej jeszcze. Pierścień dający ochronę Kremella, boga walki. Kolce pierścienia wbijają się w skórę jego właściciela, powodując, że każdy cios wzmaga pogardę dla przeciwnika. Gdy odnosisz obrażenia pierścień, mści się i zadaje przeciwnikowi rany. Niestety ten opis jest zbyt piękny, nie działa to tak, jak rzeczywiście to jest napisane. Nie wiem, co za debile w ogóle tutaj opisują te przedmioty. Widać, że mi jakiego nie ma przy tej części. W każdym razie chodzi mi, że... Ten pierścień ma szansę, że przy uderzeniu wypluwa chyba tam 3 czy ileś ostrzy w twoim kierunku do przodu chyba. Tak to działa. Także założymy go sobie. Jeśli nas coś uderzy, to przynajmniej będziecie mieli coś do zobaczenia. Do tego jeszcze sobie to ubierzemy. To już w ogóle będziemy takim, kurde, wiecie, takim jeżykiem najeżdżonym pułapkami. O, Krayton ucieszony. Lubię go zbroję, dlatego zawsze mu pomagam. Poza tym jest, widzicie, psycho, zabójca. Widać, że coś jest z nim poważnie tak, czyli tak jak ze mną, więc dlatego go ratuję. Co mi dasz? Klucz do celdorskiej kryjówki. No widzicie, mamy klucz. Które to jest? Tu. Głupcy, którzy trafią do Celdory, nie mając pojęcia o starożytnych zdarzeniach, które nadal nękają tę zatokę, dotykają straszliwe deformacje. Czyżby chodziło o tych pajęczarzy śmiesznych? Może, może. Dobra, od teraz możemy gdzieś tam kupić albo u Malenshi, albo gdzieś tam jego strój. A nie, on teraz nam da. Tak jest, da nam strój. To teraz się już przebieramy, proszę bardzo. Ubieramy tą fajną zbroję od niego. Właśnie głównie mi chodzi o tłów. Chociaż też mi dropa przed chwilą ta zbroja fajna, też jest ładna. Czy no, może nie jest jakoś... Jak to teraz patrzę, to jest brzydka, ale kiedyś mi się podoba. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Okej, no to ubieramy. I widzicie teraz, jak sexy wyglądamy, ta pelerynka i w ogóle. No, nie jest źle. Jeszcze ma ładną zbroję, ma jeszcze Jugo. Ale oprócz tego spodnie ma chujowe, a ten hełm, no, nawet fajna taka maska, taka. Wygląda asasynowo. Ej, no koleś, odwróć się to. O, widzicie? Taki fajny, fajny asasyn. Dobra, czyli mamy klucz. Do... jakiejś drzwi. Nie mam pojęcia jakich właśnie. Nie pamiętam, gdzie one były. Także no... Średnio, muszę wam powiedzieć. A po drugie to chyba sobie zmienię na Estoka. Estoka mamy już plus 10, więc zajebiście. I to chyba zmienię na tego Leo. To zwiększa mi trochę tutaj damage tych pchnięć. Wow, prawie żem spadł, a ja chyba nie chcę tam spaść. Czy chcę? No chyba chcę. Dobra, spadłem. Nieważne, czy chciałem, czy nie, i tak już spadłem. A tutaj coś jest? Tutaj jest ten ziomek. Dobra, zabity.
tutaj jeszcze są jakieś... Okej. Pajączki. Wow, to jest ten. Myślałem, że to pająk podchodzi. Okej. Czy tu coś jest pochowanego? Patrzcie, tu jest jakaś... Bierzemy? Naciskamy. Co się stanie? Co się stanie? Coś zjebałem? Wow! Ej, ja o tym nie wiedziałem. Czemu ja o tym nie wiedziałem? Kurwa, teraz chciałbym tam jeszcze skoczyć. No, prawie mi wyszło. Co tu jest? A tu jest mimik. Albo jakaś bomba, albo... Co tu jest? Co tu jest? Rytualna obrączka południa. Czemu ja tego nigdy w życiu nie widziałem? Dobry, jasno. Czyli to jest to, tak. Pozwala na dostrojenie dodatkowych zaklęć. Świetnie, to mi się przyda, bo nigdy nie lubiłem robić dostrojenia zbyt wysoko. Sprawdźmy, co to jest. Hello. A, tu mamy takie przejście. Patrzcie, tam jeszcze są jakieś drzwi, do których nie wszedłem. Tam jest Orniflex, a tu zginąłem ostatnio przy tym szczurze śmiesznym. Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Czy może na tą stronę? Bo wiem, że na tą stronę już muszę iść, żeby tam pójść dalej, więc... Chyba sobie pójdę tutaj po prostu. Jeśli w ogóle mogłem tu skoczyć. Mogłem tu skoczyć? Chyba nie, bo to jest... Chociaż tędy może? Może się uda tędy. Patrzcie, gdzie ja kurwa zszedłem, co to, to jakieś tajne przejście jakieś, wow. Nie będziesz mi tu czarował. Dobra, idziemy po moje dusze. Tutaj pajączek. Kolejny pajączek i tutaj jeszcze jest. Hej tu, hej tu, hej tu, hej tu, hej tu. No. A tutaj już byłem, prawda? Tak, tutaj już byłem. Dobra, to spadamy stąd do tamtych drzwi. Zobaczymy, czy to może były drzwi do... Znaczy, ten klucz może był do tych drzwi. Koniec, dziękuję. O to mi chodzi. Au. Nic nie można... Nie można otworzyć z tej strony. Cholera. A tam jest ognisko. A tędy mogę wejść? Nie, tędy nie mogę wyjść. Sorry, Oniflex, że ja ci tak wbijam tutaj niszczyć wszystko. Ej, no daj mi spokój. Głupia kropko. Au, dostałem bry. No, hello. Za pytanie, czy ja tutaj mogę jeszcze coś zbadać? Skamieniała smocza kość. Tu coś jest na dole. A mogę tu zeskoczyć? Wątpię. A tam coś leży. Da, schowamy się tutaj, żeby mi nie przeszkadzał gościu. I ja chciałem się dowiedzieć, jak tam mogę skoczyć. Pewnie tędy, tak jakoś, nie? Jakoś tak, żeby tam być właśnie, za tymi kratkami. Da, w każdym razie chyba tutaj nie ma jakiegoś powrotu, więc trzeba będzie użyć kości. Ponownie zacząć od tego ogniska tutaj. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tak dalej pójdzie, to będę trzy odcinki pod rząd szukał tutaj wszystkiego. Zapalmy pochodnie. Jak swoją drogą to mi nie zrespiło życia, ja poproszę życie jeszcze raz. Hopsa! O, zajebiście. Myślałem, że doskoczę. No weź, to jest nie fair. Ej no, przesuńcie się. Dobra. I teraz pytanie, jak to wszystko ogarnąć? To jest który kierunek? Pająk, chyba mnie teraz nie zaatakujesz, co? Aha, to jest... To jest ta dziura, nie? No, dobra.
Okej, że tu jest dziura, dobra, to skaczemy tam, znaczy jedziemy tam do przodu. I teraz tutaj w prawo zejdziemy, tutaj, o. Proszę bardzo. Tu jest tylko duży odłamek tytanitu. Tu jest ten frajer. Tu się schowamy, weźmiemy to. Fragment butelki Estusa. Oj, było warto, było warto. Tylko dalej nie wiem, jak kurde tam się dostać. Czekajcie, mam pomysł. Tylko sprzątnę tutaj to. Ten ziomek też mnie tutaj wkurza troszkę. Pchniemy sobie Estusa i zobacz przez kratki, czy tam w ogóle jakaś taka jest... Co tam jest w ogóle? Tu jest ogień. Tam z boku jest jakieś przejście, ale czy tam jest przejście ten, czy nie? A nie mogę po prostu tego rozwalić? Nie, wątpię. Ta, wydaje mi się, że to jest czas, żebym ponownie użył... kości. Dobra, pieprzyć te drzwi chyba. Idziemy do tych innych. Tam, gdzie powinienem pójść. W tamtym kierunku, na tą drugą połowę tych piasków pójdziemy. I będzie lepiej. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ups, nie mam pochodni. Fuck. Nie mam pochodni, uciekaj. Muszę sobie tutaj dać te motylki. I pięknie. Mam pochodnie, to możemy teraz cisnąć. I gdzie teraz to się szło? Cześć Krayton, co tam? Pogadasz coś nowego? Nie zapomnisz mojej pomocy. No to świetnie. Ja ciebie też nie zapomnę, dałeś mi fajną zbroję. No żeż. Nie mam pojęcia, czy dobrze idę. Okej, nie trafiłem, ale poszedłem dobrze chyba. Okej. No to schodzimy na dół. Tu. I teraz pytanie, gdzie co mi wyskoczy? Bo tutaj już nie pamiętam ułożenia, a tu, no właśnie, będą mi skakać sraci w ogóle. Tam jakiś ten frajer jest, co mi tutaj chucha. Dobra. Tu chyba jest piasek, tak? Za ciężkie. Tak, zresztą widzicie, jak się sypie tutaj ten piasek? Zrobimy taki fajny bajer. Spróbujemy ten piasek wysypać tym. No tak, teraz oczywiście pająki mnie hejtują, tak? Bo nie mam ognia. Lubicie mnie tylko wtedy, jak mam ogień. Dobra. I... no, prawie. I... jest raz, i dwa. I trzy. Pięknie, i piasek się wysypał, proszę bardzo. Jakbyśmy stali przy tym, to byśmy troszkę dostali damage'a. Także polecam na dystans rozwalić te drzwi. Włączamy ogień. Coś tu jest? Przeczytaj wiadomość. Niezła robota, dzięki stary. Co my tu mamy? Jakieś drzwi. O, jest, do kryjówki. Proszę bardzo, cóż to? Przeczytaj wiadomość. Lewo uważaj na pułapka. No właśnie, tu jest pułapka, która zawsze mnie zabija, więc nie mam pojęcia, jak kuźwa mam uniknąć tej pieprzonej pułapki. Zdobione rękawice, czyli jedne z moich ulubionych rękawic tutaj w tej grze chyba, tak mi się wydaje. Tak, to te są, czy nie? To jest, gdzie one są? Gdzie? Tu. Kamienne rękawice zdobione dziwnym pismem mówi się, że przynoszą właścicielowi szczęście. Bogaty kupiec Fiorenza przez całe życie szukał tych rzadkich i cennych rękawic, ale to nie on je odnalazł. Efekt szansa, że zwykły atak stanie się atakiem krytycznym. Czyli jak mamy to, mamy jeszcze pierścień Leo, czyli lwa, i mamy jeszcze coś, co ma mocne krytyki, no to jesteśmy ogółem zajebiści. Oczywiście... zdania są podzielone na temat tych rękawic, bo dużo ludzi mówi, że szansa jest za mała, żeby opłacało się je nosić, ale jeśli nie te rękawice, no to które mam nosić? Wszystkie inne dają mi po prostu damage, ten, armora. Ewentualnie, no, te mi dadzą cast speeda, tam któreś mi dają więcej dusz, no. Ale nie zależy mi ani na cast speedzie, ani na więcej dusz, bo ja biegam głównie właśnie z estokiem, ewentualnie jakimś młotkiem czy czymś, także
na czas Estoka mi się przydadzą te rękawiczki, poza tym fajnie wyglądają. No jest power w nadgarstkach. I teraz pozytywnie proszę zamknąć oczy i nie patrzeć, jak ja właśnie zginę debilnie. Myślę, czy polegać na moim szczęściu do uników i zrobić unik, czy zablokować się tarczą. Ale sprawdźmy, co ja tu jeszcze mam. Ja pamiętam, że to wybucha. Mam coś przeciwko ogniu? Chyba nie. God damn it. Co my tu mamy? Jest coś, co może mi ochronić? Równowaga, odporność przy tym, tym. Nie wiem, damy z... ten, fizyczną obronę. Damy... to mi zwiększa punkty życia. I to mi z... i weźmiemy jeszcze to, bo to też zwiększa punkty życia. Do tego jeszcze sobie łykniemy to, żeby mieć max HP. No i co? O właśnie, może jeszcze mam coś do zjedzenia. W sumie możesz to użyć, ją. Mamy coś na obronę przeciwko ogniu. Tu były te rzepy, prawda? Te rzepy się jadły, czy tam coś. Ale nie mam tych rzepów. Tu mam na trucizny tylko, a na ogień nic nie mam. To słabo trochę. Da. Co tam? Próbujemy, raz się żyje. Tak czy nie tak? Szybko. Yeah, udało się, fuck yeah, zajebisty jestem. A? I głos Kryptona. Zardzewiałem na tę osobę. Czyli, że w sumie nie opłacało się tego otwierać. No ale sobie udowodniłem przynajmniej, że ogarniam chociaż trochę. Także widzicie, Krayton, mimo tego, że pomogliśmy mu zabić Pejta, to i tak próbował nas zabić tutaj tą pułapką, chociaż może niekoniecznie, może ta pułapka była ustawiona dla kogoś innego. Tego też nie wiadomo, może po prostu założył, że jeśli Pejt by tam był, albo Pejt dałby radę go pokonać i wziąłby mu klucz, to wtedy by tam poszedł i by zginął. Chyba, że nie wiedział o tym, chociaż nie wiedział, bo on mówił, że to zostawił bliznę. No to nie wiem. To pewnie jest dużo po prostu, ile ludzi, tyle interpretacji tego tutaj może być. Czy ja wszystkie drzwi zwiedziłem stąd? Jakieś okienko dzikie jest. Tak, ja tutaj wszedłem. A tam są jeszcze drzwi, dobra, sprawdźmy, co te drzwi. Ja szukam, kurczę, gdzieś musi być to przejście do tego ogniska następnego, prawda? Tutaj co jest? Grudka tytanitu i nic więcej. God damn it. Wipa dla szkielet, super. To kurczę, nie wiem, to chyba jednak po tamtej połowie jest to przejście. No cóż, no kichać to, no nie będę tam w ognisku siedział. Niestety. Chociaż kurczę, no poszukałbym, a god damn it, muszę to znaleźć. Sorry, pozytyw, ale muszę to znaleźć, nie będę tak omijał z dupy. Poszukamy to jeszcze, a potem pobiegniemy szybciutko do pajączka. Mam nadzieję, że dam radę to jakoś zrobić, żeby odcinek nie trwał 2 godzin. Także idę szukać. A może to tędy będzie? To chyba to ten... O Boże, tak łatwo tędy tutaj było się dostać. Żartowałem, nie łatwo, bo tu jeszcze te kozaczki mogą mieć coś do powiedzenia. No ale dobra, pozamiatane. Kurna błyskawic. Tutaj coś jest? Jakaś drabinka, zejdziemy sobie. Okej. Okay. Nie chciałem wspinaczki. Pochodnia i wiwat dla bicia na miazga. I tu mamy ognisko, świetnie. Ale miałbym przejebany, gdyby one chciały mnie ała atakować. Co to miało być? Atak na mnie czy atak na ten wazon? Sprawdźmy. Chcesz mi jebnąć? Masz ochotę? Nie, chyba nie ma. Dobra. No to co? No to udało się. Świetnie.
Ojej, jeszcze tutaj otworzę, żeby nie było, że... Pięknie, dobra. Wracamy teraz szybko do ogniska. Gdzie to jest? Tutaj, do tego. I ciśniemy w stronę pajączka. Zobaczymy. Pajączek w sumie nie jest trudnym bossem. Jedyny minus to to, że on tam posiada tych swoich pomocników, a wiadomo, tutaj często jest tak w Dark Soulsie, że jak jest więcej niż sam boss, to jest ciężko, więc niektórym ludziom może to stwarzać problemy. Tak by the way, to mógłbym sobie już to zmienić. Leo, i tutaj damy sobie to, żeby tak się tym pobawić. Kiedyś to właśnie na PvP nosiłem, jak to wspominałem, i czasem fajnie mi pomagało. To nie robi jakiegoś mega damage'u, no ale... Ale ładnie pomaga też. Da, nie wiem teraz, gdzie się to szło. Aha, to tędy musiałem iść, nie? Tutaj koło tego Kratona. Siedzisz dalej, ham jeden. A poszedłeś sobie, tak? Bo ja wszedłem w twoją pułapkę, to nagle spierdoliłeś. Ciekawe, gdzie on teraz jest. Proszę mi to tworzyć. Bo ty nie wiecie, gdzie on jest teraz? Bo w sumie nie kojarzę, gdzie on się teraz przenosi. Myślałem, że on tu będzie siedział do ustalenia śmierci, a to jednak nie. O, ty ham je. No i tak, zajebiście cię zaatakowałem. Tutaj ten. Będzie rzygał mi. Okej, jeszcze jeden powinien przyjść. Nie, zginął mi, dobra. No, idźmy tędy. Okej. Ła. No chodźcie, chodźcie, frajerzy. Także no, jak ja wejdę tam do środka, to też będę się tak kuł. I chyba zaraz wejdę, bo tam są te rzeczy do zdobycia. Tutaj coś jest? Nie, to po tej stronie nie, na szczęście. Jest damage piękny. Prawidłowo, tak ma być. No i lecimy szybko tu. Tytanit. Pochodnia. Widzicie, damage'u dostaję mało, ale nie jestem pewien, czy mi się sprzęt na przykład nie psuje. Piwa dla pochodnia. Otwieramy. A tu mi chyba zeskakiwało zawsze te ziomki. Tak? Tam są ziomki? Nie ma. Myślałem, że są. Dobra. W sumie pamiętam, że tam jeszcze był ten wstydliwy Rain, ale dobra, chrzanić go. Tu jest pełno pająków niestety. Weźmiemy sobie, przywołamy kogoś, bo widzę, że ktoś tu jest. Łowczyni głów o harach. No to śmiało, weźmiemy sobie. No, nie uciekajcie mi tak. Poniszczymy sobie pajączki, bo czemu by nie? To coś jest? Co tu jest? Zamknięte! Du-du-du-du-du. Co tam jest? Zamknięte. Siema. Łowczyni. Poluj na pająki, no co ty tutaj ćwiczysz? O, właśnie tak, tylko że musisz trafiać jeszcze, wiesz? Dobra, weź to ten, a ja idę otworzyć to. Zobaczymy, co tu się kryje. O-o. Czerwony ducho. Szprątaj go, no. Weź go załatw. Matacze świni. Czyżby się stagerował? Stageruje się to lightowo. Okej, pozabijany. Tutaj pajączek i coś. Kość wiodąca do domu, świetnie. A zobaczmy, czy to się otworzyło przez to, że włączyłem ten. Nie. Jednak nie. No to ciśniemy teraz w tą stronę. Tu jest ta prawidłowa bramka. Okej, i na górę. Z tego co pamiętam, tutaj też byli jeszcze ci te ziomki do przyzwania. Swoją drogą, fajna miejscowa. Mimo że średnio lubię pajęczyny, to i tak fajnie to wygląda. Jeśli się chodzi po tych mostach stworzonych z pajęczyny, to wtedy postać idzie wolniej. Widzicie, teraz zamiast biegnąć, to ja idę.
Uważaj na tył. A co mi tam wyszło? Aha, pająk tam jest, ale ma wyjebane troszkę na mnie. Tutaj coś. Pochodnia, oje. No to jak pochodnie znaleźć, super. Tutaj coś jest? Kamień, klucz, parosa, super, świetnie. To chyba tyle, prawda? Chociaż nie, bo ja tutaj... Tam mogłem chyba zejść jeszcze, nie? Mi się wydaje. Tutaj tędy, o. Tu na drugą stronę. Co tu jest? Nic. Ha, dobra. To nieważne. To co, schodzimy na dół. Tędy. Pajączek się pojawił. Okej, tutaj schodzimy na dół. Ciekawe, czy te pająki mnie teraz atakują. Ale nie, też się odsuwają. To dobrze. Teraz sprawdźmy, czy tutaj nie ma nic takiego do zdobycia. Tu może coś leżeć. Chyba, że ja chodzę cały czas w kółko. O, tam jest coś. Wejdziemy sobie tędy. Co tu mamy? Zioło brzasku, czyli też coś, czego nie potrzebuję kompletnie. Wow, ziomek z pochodnią, siema. Gdzie on był? Poszedł, spadł na dół. Ile was tu jest? What the hell? Skąd byście się tu wzięli? Widzicie tu gdzieś jakieś te? Ktoś we mnie strzelał? Nie, ty kogoś strzelasz. Widzicie tu jakieś znaczki przywołania? Bo wydaje mi się, że tu powinien być jeszcze jakieś... Czekajcie, urna korozji. Tutaj jest znak przywołania, weźmiemy. Popielny rycerz Boyd. A, spróbujmy. Popielny rycerz to mi się kojarzy z Bruma Tower. Czyli z... miejscówką z DLC. Od Białego Króla chyba. Białego albo... Czekajcie, jakie były? Był żelazny, biały chyba i ten zatopiony, utopiony. Więc nie pamiętam, czy żelazny i biały, to który to był. No, dobra, mieszam z tym. Ciśniemy do środka, tak czy nie tak? Wybieramy tutaj ten, w końcu normalną, prawilną tarczę i ciśniemy do walki. Aha, super, no, Da, z tym pajączkiem jest to, wygląda to tak, że on ma, zamiast dupy ma drugą głowę. I najlepiej go sprowokować tak, żeby najpierw sobie tutaj troszkę poczyścić te pajączki. Oła, i tak dostanę. O właśnie, sprowokować go, żeby on strzelał tym. Ej, kurwa, to było tak chamskie teraz. Szybko, Estus, Estus, Estus. A twój stary to Estus. Także co ja pozytywnie mówiłem, to jest bardzo łatwy boss. Pajączek, weźcie go tu. No, dzięki. I wbijamy do środka. W sumie mogłem sobie zaczarować tutaj ten. Wiesz, to pająki ode mnie, cholera, bo się zdenerwuje. Tutaj pełno pajęczyny. Patrzcie, tutaj mamy smoka nawet spajęczynowanego. Będzie strzelać? Strzela. Teraz ciśniemy tutaj, gdzie akurat jest pełno zgrai. I po ryjku. Teraz ucieczka. Przydałoby się w sumie użyć tego. Oczywiście wszystko mi tu cudem wychodzi. Będzie strzelać? Strzela, dobra. Aha, strzela w tamtą skierunku. To możemy napierdzielać. I po ryjku. Luknemy sobie Estusa. Także widzicie, jak mamy jeszcze pomocników, to ona się w ogóle skupia, ta pajęczyca.
na tym, na drugiej stronie zamiast na nas. Możemy napierdzielać kombosiki ładne. A jeśli walczymy sami, to najlepiej oczyścić teren z pająków jak najszybciej, a potem prowokować ją, utrzymując dystans od niej duży, żeby strzelała tym laserem śmiesznym. Ups, ups, ups. Au. Żeby strzelała tym laserem i wtedy obiegamy ją tam od strony tyłka i napierdzielamy w kierunku, gdzie nie strzela. Au, jeszcze mi kurwa dosięgła. Skubana jest. Taki pseudo poradnik niby robię, a kurczę, strasznie lamię. Wow, żyga mi tu jakimiś tymi psuciem sprzętu. Chyba się zdenerwowała troszkę. Teraz pytanie, który... Wow, którą stronę atakuje? Tą stronę jak zwykle, dobra. Wy ją tam tankujcie, a ja ją zabijam. Pięknie, dzięki ziomki za pomoc. Popielny rycerz Boyd i łowczyni O'Hara. Także tutaj mamy smoczka. Coś czerwonego się świeci i nawet jakiś pająk przyszedł. Co to jest? Sprawdź. Wielka dusza zdobyta. Oh yeah! Czyli widzicie, tak jakbyśmy... Wygląda, jakbyśmy nie dostawali duszy od pająka, tylko tutaj od jakiegoś smoka. No, w każdym razie. Jep, tu jeszcze pająki? Mogę jeszcze raz to sprawdzić? Nie mogę. Do tego smoka możemy mu wejść do pamięci, jeśli mamy specjalny przedmiot, który daje nam jakiś tam szefo smoków. Ale to jeszcze kawał drogi do tego. Także co? Pozytywni. Zabiliśmy wszystkich wielkich czterech. I teraz pozostaje nam chyba iść tylko do... ogniska, prawda? No, to będzie fajne. Tu jakiegoś ziomka mamy do sprzątnięcia, nie wiem, kurde. Trasowy klucz, pachnąca stara gałąź i kwarcowy pierścień mroku. Sprawdźmy ten trasowy klucz, o co chodzi, gdzie on prowadzi. Gdzie to jest? Tutaj jest. Ekscentryczny Lord Celdory, znany z fascynacji pająkami, zbudował miasto i własne bogactwo dzięki wydobyciu trasu. Pewnego dnia miasto zostało opanowane przez pająki, ale Lord Celdora tylko przyglądał się temu w niemym zachwycie. Może to jest tam, co się otwierały te drzwi. Te dwie pary drzwi były, co się tak ciągnęło i otwierało, i tam jeden był ten czerwony duch, a w drugim była drabina, żeby się tutaj dostać, to może o to chodzi. A? Ciekawe, ciekawe. Aż chyba polecę sprawdzić. What the fuck? Co się stało? Du-du-du-du-du. Proszę bardzo, przyszedł nasz tytułowy Scholar of the First Sin. Z nami chyba porozmawiać chce, tak? Gdzie, tylko powiedz mi proszę, gdzie ty masz kurwa twarz? Tu się coś świeci, to może to jest oko. Tak, bo dawno nie grałem inną postacią. Nikt w życiu. Jasne, że mam siłę, mam powera. Wędrzyk. Prawie. W końcu był królem, więc ciekawe, czy mam prawie. Dobrze, porozmawiam z nim, jakby spotkamy. No, na razie. Że spłonął. Także no, widzicie. To był właśnie skolarek. Nic tu więcej nie ma. Ciśniemy do ognia. To pierwotne ognisko rozpalone. I w sumie dobra, jak tutaj naciśniemy na to ognisko, to ono nas przeniesie do Majuli. Ja nie chcę do Majuli lecieć.
Skoczymy sobie tutaj do poprzedniego ogniska i ogarniemy tamte drzwi. I chwila prawdy pozytywnie, czy to jest tu? Tak jest! To są tutaj... Wow, otworzyłem jakieś drzwi, sprawdźmy, o chuj chodzi tutaj. Uważaj na to, co za tobą, a co jest za mną. Na razie wokół mnie są dziury. A co jest tutaj? Sprawdźmy najpierw wiadomości. Uważaj na wróg, a przy okazji tył. Będziecie mnie bić? Da, wolę ich tutaj posprzątać troszkę, bo to się może źle skończyć. Jak ich będę zostawiał. Bo wiecie, jak otworzę tą skrzynię, to się może coś stać, że jednak będą mnie atakować albo coś w tym stylu, a ja bym wolał, żeby tak się nie działo. Jezu, ile was tu jest. Przydałby się bardziej Claymore. Dobra, olać tych dwóch już, no. I sprawdźmy. Uwaga. Co tu jest? Tu chyba nigdy nie otwierałem tych drzwi, także sprawdźmy. Jeszcze to jest przed tą skarb, ale uważaj na tył. No to... Ogromny miecz czarnego rycerza, wielka kula ognia i płomyk. No, nie powiem, ciekawy drop. Sprawdźmy. Najpierw sprawdzimy sobie wielką kulę ognia. To jest to, tak? A co my tu mamy? Jeszcze ognistą sferę i kula ognia. No dobra, no to świetnie. Lubię takie rzeczy. A sprawdźmy ten miecz. Tutaj jest miecz gdzieś. Jest ogromny miecz czarnego rycerza. Fuck yeah! 13 wiary, 30, 16 tego. Czyli ja bym nawet w pytkę mógł z tym chodzić, jak sobie tą wiarę w końcu zrobię z powrotem. Zajebiście. Zajebiście. To ten. To sprzątniemy tego ziomka. I tego ziomka. I możemy pobawić się tutaj tym mieczykiem. Zobaczymy jeszcze, czy on ma jakiś fajny movement. No wiadomo, takie na prawo, lewo. Z rozpędu ma... głupie takie trochę. Nie, właśnie nie lubię tego sposobu. Jakby w drugą stronę się okręcał, to byłoby to ładniejsze. I takie coś. No okej, okay, no to spoko nawet. Tutaj ten silny ataki to ma... Takie co? To fajne, lubię takie coś. On tak jakby atakuje w jedną stronę, a potem jeszcze jest zdolny do tego, żeby zaatakować swoje plecy, jakby ktoś chciał backstaba nam przypalić, sorry. I co mamy? Teraz sprawdźmy tutaj. Też ładne. Pyk. No minus jest taki, że to jest ciężki miecz. I ze spędu... Zostęp mam ten fajny ten, o pięknie, pięknie. Ale coś czuję, że ten miecz może być używany przeze mnie w przyszłości. Tu ma jakiegoś staba, a to mocarnie wygląda, ale jest niestety powolne. No da, pozytywnie. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, troszkę ten drugi mógł wyjść, ale no... Cóż, rozwaliliśmy tutaj i Pejta, i Pajączka, także było świetnie. Otworzyliśmy aż dwie pary tajemniczych drzwi, które były zamknięte początkowo. I w przyszłym odcinku podejrzewam, jeśli mi się nic nie przypomni, to będziemy sobie robić zamek Drunk Lake. Tak jest, bo zabiliśmy już czterech wielkich koksów i możemy tam teraz wejść. Zobaczyć tam w zamku. A DLC sobie zrobimy troszkę później. Najpierw zaczniemy zamek i do końca tam dojdziemy. Pamiętam, że miałem to jakoś tak fajnie rozplanowane, a zaczniemy od DLC tego takiego, które się zaczyna robić w... tej żelaznej twierdzy, bo tam jest pewien pierścień, o którym zawsze marzyłem, a nigdy go jeszcze nie znalazłem, także będziemy robić poszukiwania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie z wypiekami na twarzy na kolejne odcinki i widzimy się właśnie w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.